Małżeństwo Elżbiety i Zachariasza było naznaczone cierpieniem. Bardzo pragnęli mieć potomstwo, ale z różnych względów nie mogli go mieć. W ówczesnej kulturze niemożność posiadania potomstwa było odczytywane jako kara Boża, jako jakiś dopust Boży, co też naznaczało społeczeństwie sposób negatywny. Natomiast dzisiaj dowiadujemy się w Ewangelii, że Zachariaszowi zostaje objawione, że będzie miał syna. Anioł, który mu się objawia, mówi, że jest to wynikiem jego modlitwy, modlitwy jego i jego żony Elżbiety, że jego modlitwy zostały wysłuchane. Ta dzisiejsza historia zaprasza nas do ufności wobec Boga, że chociaż nie rozumiemy różnych naszych ludzkich doświadczeń nacechowanych cierpieniem, jakimś bólem, ale jesteśmy zaproszeni, aby nieustannie trwać na modlitwie i prosić Boga w tych intencjach, które są dla nas ważne, szczególnie w tych momentach trudnych. Historia Elżbiety i Zachariasza uczy nas, że to Pan Bóg prowadzi historię, On widzi więcej i jest w stanie zaradzić tym potrzebom, o które Go prosimy. Niech dzisiejsza Ewangelia zaprosi nas i stanie się naszym udziałem właśnie modlitwą, taką ufną modlitwą, szczególnie w momentach trudu, cierpienia, jakiegoś niezrozumienia sytuacji, które się wydarzają, wierząc, że Bóg dalej poprowadzi naszą historię.